Zabierzcie swoje namioty i chodźcie ze mną tam, dokąd ja muszę pójść. Będzie jaka awantura? Będzie. Zrobione. O, Piotruś, jesteś przecie. Zdawało mi się, że wedle tego, co mówił Stryjaszek, panu jest na imię Zbigniew. Więc Piotr czy Zbigniew? Adam, proszę pani. Adaś patrzył z radosnym zdumieniem na śliczną dziewczynę. Świat mu się stracił, jak mówił jeden góral, któremu głaz zleciał na ciebie. Czy panu słabo? Co ci jest? Czy masz katar? Od 7 lat. Powinnaś się od tego odzwyczaić. Zawojował pan tatusia? Nie zawojował, lecz oczyganił. On wie, co robi. Dziwna historia. Czy panu wierzy, że w tym domu wciąż nam kradną drzwi? W porywie rozpaczy Adaś wydobył się z budy i uskoczył w bok, lecz usłyszawszy wysoki, nagły skowyt psów, znieruchomiał. Bierz go! Krzyknął zduszonym głosem fałszywy malarz. Adaś zwinął się jak stalowa sprężyna i rozprężył się w błyskawicznym ruchu. Lecz już długie ręce chudzielca owinęły się dookoła niego jak liany. A teraz pogadamy, rozkoszny kawalerze. Gadaj prędko. Powiesz czy nie powiesz? A jeżeli nie powiem? Zginiesz marnie. Posiedź tu, robaczku. Posiedź i myśl. Ty umiesz myśleć. W nocy cię odwiedzę. Burza ryknęła wszystkimi głosami. Wiatr nie huczał, lecz jadowicie chichotał, radując się zniszczeniem. A ponad wszystkimi głosami górowało jakby bolesne wycie. Jeżeli to tak długo potrwa, potopimy się jak szczury w norze. Adaś chciał się zerwać, lecz że nie mógł tego uczynić, więc się tylko sprężył, zachwycił powietrza i począł wrzeszczeć. Jest! Jest! Na pomoc! Ratunku!